Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, skład osobowy doskonale już znany. Panowie senatorowie, dzień dobry Panom. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dziś w Senacie dyskusja nad ustawą 2.0, więc ustawą o szkolnictwie wyższym. Na jakim etapie jesteśmy? Jesteśmy w trakcie dyskusji nad tą ustawą. Były pytania do sprawozdawcy, senatora senatora profesora Wiatra, no i skończyła się w tej chwili skończyły się pytania do pana ministra premiera Gowina i rozpoczęła się debata senatorów. Panie senatorze, pan generalnie za czy generalnie przeciw? Zaraz przejdziemy do szczegółów. Generalnie jestem przeciw tej ustawie. Natomiast w szczegółach ona może być niektórych dobre rozwiązania, ale te drobne rozwiązania dobre, one są ważne pewnie z punktu widzenia niektórych pracowników naukowych, funkcjonowania wewnętrznego uczelni. W to nawet nie wnikałem, nie wgłębiałem się podczas dyskusji nad tą ustawą, bo nawet nie czuję się na tyle kompetentny, żeby wypowiadać się w sprawach, jak ma pracować profesor uczelni wyższej. Natomiast ja patrzę na to trochę z innej perspektywy, ponieważ ta ustawa zakłada jednak, że powstaną wiodące ośrodki akademickie, ośrodki uniwersytety. I tak jak mówił też minister i premier, mówił senator sprawozdawca, że ma być ich tylko kilka, 6, może 7 w Polsce i w związku z tym pozostałe uniwersytety, uczelnie wyższe będą w praktyce uniwersytetami, uczelniami drugiej kategorii. No tak jest do tej pory, to chyba nic nowego nie ma. To jest bardzo złe rozwiązanie, tak nie jest do tej pory. Oczywiście jest ciągła taka tendencja, bo niestety problemem polskiej władzy, nie tylko tej, która teraz rządzi, ale to jest generalnie problem od, powiedzmy, od 89 roku, że patrzy, a dzisiaj to widać szczególnie z całą ostrością i takim właściwie zagrożeniem dla funkcjonowania Polski regionalnej, że patrzy ciągle na Polskę przez pryzmat Warszawy. W poprzedniej koalicji, za czasów Platformy Obywatelskiej, to patrzyliśmy z perspektywy dużych ośrodków metropolitalnych, co było też nie idealnym rozwiązaniem, ale to dzisiejsze rozwiązanie jest bardzo niebezpieczne, ponieważ ono w praktyce prowadzi do tego, że uniwersytety, ośrodki naukowe, te w mniejszych miejscowościach, takich nawet jak Szczecin, nawet jak Gdańsk, nie mówiąc o Słupsku czy Koszalinie, mówię o bliskim i Pomorzu, że one będą uczelniami drugiej kategorii, bo one będą w praktyce pozbawione, tak mówi premier, prowadzenia działalności naukowej. Szczególnie jest to zagrożenie, ale musiałbym to skończyć. Tak jednym zdaniem trochę, że jest to szczególne zagrożenie dla jeszcze tych mniejszych ośrodków, czyli typu Słupsk czy Koszalin. Ponieważ jeżeli tam nie będzie prowadziło się działalności naukowej, będą tylko klasyczne szkoły zawodowe, to wówczas z tych miast, regionów zostaną wyssani naukowcy, którzy prowadzą badania naukowe. I w związku z tym młodzi ludzie będą mówili, to zaraz, po co ja mam iść na uczelnię w Słupsku czy w Koszalinie, to idę do Gdańska, ale mówię, po co do Gdańska, przecież to jest też słabsza, to idę do Warszawy. A więc będzie to prowadziło to do degradacji takich ośrodków. To jest bardzo poważny problem i wydaje mi się, że to powinniśmy na ten temat dużo porozmawiać w tej chwili, bo to jest najważniejsza sprawa. No to ja panu senatorowi chcę przypomnieć jeszcze czasy rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, wtedy kiedy ministrem szkolnictwa wyższego, nauki i szkolnictwa wyższego była pani profesor Kudrycka. I to właśnie za jej czasów powstał taki plan zaszeregowania wiodących ośrodków akademickich, na szczęście które miały mieć charakter badawczo-naukowy i te szkoły, i to wcale nie małe szkoły, nie małe uniwersytety, również takie, które miały swoje osiągnięcia na polu nauki, były zaszeregowane w tym jej planie jako szkoły zawodowe. Między innymi ta uczelnia, która jest w moim rodzinnym mieście, czyli obecnie Uniwersytet imienia Jana Długosza w Częstochowie, która dosłownie miesiąc temu udało się... Uzyskała rangę uniwersytetu przedmiotnikowego. Nie straci. No, pozostanie nazwa jej tylko, bo to mówi minister. Absolutnie. Nazwa zostanie. Nie zostanie. Ale nie jej zadanie. Powiem panie senatorze, sekundkę, nie przerywałem. Proszę pozwolić wytłumaczyć. Izba refleksji, panowie. Izba refleksji. Proszę pozwolić wytłumaczyć. Nie ma takiego zagrożenia, żeby mniejsze ośrodki akademickie
szczebla uniwersyteckiego, czy politechniki nie prowadziły działalności naukowo-badawczej. No to przecież to, co pan w tej chwili, co pan parę minut temu powiedział, jest w ogóle oderwane od rzeczywistości. No przepraszam bardzo, ale nie ma czegoś takiego, nie ma takiego zapisu w ustawie. Natomiast my rzeczywiście, przecież pan też słuchał swojego wystąpienia pana premiera Gowina, słuchał pan wyjaśnień pana ministra Millera. My rzeczywiście musimy postawić na jakość nauki i badań w Polsce, ponieważ pierwszy notowany w światowych rankingach pierwsza uczelnia, czyli Uniwersytet Warszawski, jest dopiero, znajduje się w czwartej setce. To jest blisko naprawdę 500 miejsca w świecie. No więc właśnie. No więc teraz pytanie, co zrobić, żeby dźwignąć, żeby szarpnąć polską naukę. Wie pan, opowiadała mi kiedyś moja znajoma, która do jednego ze stanowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych oczywiście zawitała i obejrzała, stanęła pod tablicą, na której było ponad 20 nazwisk absolwentów tej uczelni, a był to jeden ze stanowych uniwersytetów, czyli jeden z prawie 50, gdzie była lista 28 czy prawie 30 absolwentów tej uczelni, laureatów Nagrody Nobla. Dokładnie. Jednej uczelni. A ilu my mamy laureatów Nagrody Nobla? No więc właśnie. A przecież cały czas się o to bijemy. Przecież mamy cały czas sukces. Tylko jest różnica, panowie, tym was pogodzę, że zupełnie inne nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe są w Stanach Zjednoczonych, a zupełnie inne niestety były dotychczas w Polsce. Redaktorze, to nie jest... Bo gdybyśmy, panowie, i teraz będę polską myśl technologiczną i naukową chwalił, ale redaktorze, bo polski doktorat nierówny w żaden sposób doktoratowi amerykańskiemu, no z całym szacunkiem. Tego nie powiem panu, czy jest równy, czy nierówny, to zależy od doktoratu. Ja chciałem powiedzieć, że doktorat polski jest mocniejszy. Doktoraty polskie są bardzo dobre i doktoraty pewnie amerykańskie są też dobre i są słabsze doktoraty polskie. Nie chcę oceniać tych doktoratów, tylko jeżeli właśnie w tym programie, bo rzeczywiście tutaj senator, kolega mój ma rację, że uczelnie polskie w rankingu najlepsze są około 500 miejsca w rankingu światowym, ale jeżeli teraz skupimy te środki finansowe, no to wtedy Uniwersytet Warszawski ma szansę przeskoczyć do pierwszej 300. No. 400 może na początku, niech będzie nawet do 300, tak? Tylko czy to cokolwiek zmieni? No, zmieni natomiast pan... wywoła to, proszę pozwolić mi, tak? Wywoła to sytuację taką, że obszary pozametropolitalne będą niestety wysysały, będą bez kadry naukowej. I w związku z tym będzie taka pogłębiała się tendencja destrukcji tych obszarów pozametropolitalnych. Nie ma wyjścia, bo jeżeli w Słupsku, w Koszalinie, Szczecinie, czy nawet w Gdańsku będzie uczelnia, która będzie słabsza w tym rankingu finansowym niż uczelnia warszawska, czy powiedzmy we Wrocławiu, bo one mają szansę, i Kraków, być tymi pierwszymi i otrzymać to większe wsparcie finansowe. Ale to jest chyba z drugiej strony zupełnie naturalne. Nie, to nie jest naturalne. Panie redaktorze, ale proszę powiedzieć tylko tak. Myślę, że tak. Proszę wtedy, żebyśmy rzeczywiście mówili tutaj o tej istocie tej sprawy. Więc chcę przypomnieć, że dopiero my odeszliśmy od tej, my mówię teraz o rządach Prawa i Sprawiedliwości, od tej doktryny przyjmowania algorytmu, czy naliczania subwencji nas od studenta przez ostatnie lata. Właśnie dotyczy to czasów Platformy, między innymi czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, tych rządów. Uczelnie miały dotację naliczaną od studenta. Efekt był taki, że były masowe przyjęcia. Na wielu uczelniach było więcej wolnych miejsc niż studentów. Jakość kształcenia wtedy dramatycznie się zmniejszyła. A kierunki jakie ciekawe nawet bardzo ciekawe kierunki. I potem mieliśmy do czynienia z absolwentami wyższych studiów, często również posiadających dyplom magistra, którzy no, mieli powiedzmy problemy z napisaniem prostego tekstu, jednego zdania czy jednego akapitu, z wyartykułowaniem jednego poprawnie sformułowanego zdania. Nie o to przecież chodzi. Tu chodzi o to, że jednak mimo wszystko kształcenie uniwersyteckie jest kształceniem elit. Elit intelektualnych. Powinniśmy w ten poziom inwestować i powinniśmy rozwijać takie kształcenie. I powiem jeszcze jedno, że to wcale nie jest tak, panie senatorze, szanowni państwo, że po przyjęciu ustawy pana ministra Gowina, w skrócie nazywanej 2.0, spadnie poziom czy ranga większości uczelni i zostaną wywindowane w górę tylko tych kilka. Wcale tak nie jest. Około 6. Chcę powiedzieć, że właśnie miesiąc temu ta przywołana przeze mnie wcześniej była Akademia im. Jana Długosza, która przekształciła się w uniwersytet, od razu dostała jakby na starcie inny, no, większą
Ręczę pana senatora. Zastrzyk finansowy? Zastrzyk finansowy, z tym się też może jakiś wiązać, natomiast przede wszystkim wiąże się ta zmiana prestiżu, spowodowała od razu większe zainteresowanie. Już dzisiaj władze rektorskie mówią o większym naborze, dwukrotnie większym niż miało to miejsce w poprzednich latach, a to oznacza, że ta uczelnia będzie się rozwijać, dlatego że będą w niej studenci, będą w niej, do niej przybywać młodzi, ambitni ludzie, którzy będą się chcieli kształcić, a to pociągnąć za sobą może tylko i wyłącznie pozytywne zmiany. Każdy ma zatem szansę, również niewielki czy mały ośrodek akademicki, na rozwój. I tylko w dużej mierze, również może nie tylko, ale w dużej mierze wynika z aspiracji i potrzeb lokalnego środowiska naukowego. Więc panie senatorze, pan mówi o sytuacji, gdy uczelnia ta, o której pan wspomniał, w Częstochowie, funkcjonuje w oparciu o dotychczasowe przepisy i dotychczasowe ustawy. Natomiast my mówimy dzisiaj o ustawie, którą uchwalamy w tej chwili w Senacie i za chwilę będzie podpisana przez prezydenta i ona niestety jest inna trochę. Ja nie idealizuję czasów Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. Nawet zresztą powiedziałem, że w tej materii były popełniane błędy. Na szczęście myśmy się z tego wycofali wtedy, bo rzeczywiście ten pomysł pani minister Kudryckiej był podobny do tego, co robi dzisiaj minister Gowin. To było według mojej oceny też szkodliwe działanie, ale potrafiliśmy się z tego wycofać. Ja się dziwię tutaj kolegom z PiS-u, że, bo przecież my znamy ministra Gowina, on był naszym sztandarowym ministrem w którymś momencie i wprowadzał słynną reformę sądownictwa. Ile myśmy mieli z tym kłopotów? Dokładnie według tej samej zasady. Likwidował sądy w mniejszych miejscowościach i czynił tam pustkę. Ja naprawdę to jest, i zamiast pomyśleć trochę, jakby tak trochę bardziej generalnie. Ale wyście jako członkowie PO zagłosowali za tym, PSL było myśmy przeciwko. Się z tego wycofali. Później, mówię, zmieniliśmy ustawę, cofnęliśmy to, bo rzeczywiście to przegłosowaliśmy. Ale wtedy, kiedy ta ustawa była już wprowadzona. Już była wprowadzona i wycofaliśmy, bo widzimy, co się dzieje, prawda? Czyli potrafiliśmy się szybko przyznać wówczas do błędu. No, ale nie tak, że was PSL zaszantażowało i powiedziało koniec koalicji? Redaktorze, wielu z nas żyje, nie wszyscy żyją w Warszawie, prawda? Nie wszyscy mieszkają w Gdańsku, czy w Wrocławiu, czy w Krakowie, więc widzą, co się dzieje. Dokładnie w różnych miejscach żyją ludzie, prawda? I widzimy, co się dzieje, prawda? I myśmy dlatego z tego się wycofali. Panowie, skoro wszyscy widzimy, co się dzieje, lokalne społeczności widzą najwięcej, panie senatorze. To jeszcze tylko jednym zdaniem. Muszę tak drastycznie, bo pan senator naprawdę cały czas nam tutaj zagarnie. No chciałbym zagadać, bo to jest sprawa tak ważna, bo ona dotyczy polityki regionalnej. Nie chcę obrazić majestatu. Pan senator, tak, bo to jest panowie, bo to jest lokalne społeczności tak widzą więcej. Wyobraźmy sobie taką Puszczę Notecką. Z całą pewnością panowie słyszeli o niej. Mm-hmm. Jak to jest możliwe? Piękne miejsce i tak pięknie zeszpecone. Natura 2000 dokładnie poszła nie wiadomo gdzie. Za to wiadomo, że firma, która stawia tam zameczek, mm-hmm, który ma mieć tylko ponoć lokale mieszkalne, mm-hmm, ma no też część użytkową do tego wszystkiego. Jasne. Jest to przeznaczone na hotel, a do tego wszystkiego no, została pogwałcona ta Natura 2000 i pozwolenie na budowę zostało wydane no w więc połowie właśnie 2015 roku. Tak, pewnie tak. Nie wiem, kiedy zostało wydane, ale przecież funkcjonują jakieś urzędy, prawda? Czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Gdzie weszło notabene dziś CBA? Późno. No oczywiście lepiej, gdyby weszło w tej sprawie kiedyś, prawda? Nie wiem, dlaczego dopiero dzisiaj, czyli 3 lata, bo przecież dobra zmiana nastąpiła, prawda? Dzisiaj są w tym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wszyscy nowi ludzie. Ci ludzie, którzy zostali za czasów Prawa i Sprawiedliwości wprowadzeni do tego, Regionalnej Dyrekcji. No bo pan, panie senatorze, no więc to dlatego była połowa 2015 roku. Dobrze, no to tylko były inne wesz... rządy wtedy no, przecież. Tak, tylko 3 lata. 3 lata, tak? Wszystko się dzieje i nie ma żadnych problemów. I teraz ktoś się budzi i mówi po 3 latach, zaraz, coś chyba niedobrze działa. Więc po prostu urzędy często funkcjonują niestety tak, bez względu na to, kto rządzi. Tak, żebyśmy często chcieli, żeby to lepiej funkcjonowało. No dobrze, tylko pytanie, więc tutaj teraz nie ma co urzędy idealizować. Czy, bo tutaj, no, tutaj jest, no to jest prosta sprawa. Tu jest nadzór budowlany, czyli administracja podlegająca wojewodzie. Ona nie powinna tylko wejść. No, nie, nadzór budowlany Panowie, zacznijmy od podstawy. Zezwolenie na budowę jest to, że ktoś to pozwolenie na budowę musiał wydać. Oczywiście, więc mówię, wydał to starosta.
starosta powiatowy, czyli jego tam... No to zdaje się, że to ale starosta nie reprezentuje rządu. Prawda? Ale nadzór budowlany, czyli ten, który sprawdza to, podlega administracji rządowej. Tak? Czyli to jest administracja centralna. Ale działa też pod auspicjami starosty. W ogóle nie działa pod nadzór budowlany. To są dwie różne administracje. To jest powiatowy. Powiat, ale to nadzór budowlany jest odrębną administracją i zezwolenie na budowę. Ja byłem wojewodą i doskonale wiemy, jak nadzór budowlany ale więc działa. To trzeba wyjaśnić tutaj naszym słuchaczom, bo oni tego panowie, mogą to w takim razie, skoro jesteście skorzy do wyjaśnienia, to wyjaśnijcie mi, jak to jest możliwe, że ktoś wyharatał pół lasu, osuszył jezioro i teraz wytłumaczcie mi, gdzie byli ekolodzy? Dlaczego Kornik Drukarz przykuł uwagę całej Unii Europejskiej, a zdewastowanie Puszczy Noteckiej w ogóle nikogo nie zainteresowało? Panie redaktorze, dzisiaj rano pan mi wypominał, że byłem burmistrzem Łeby. Nie wypominał? Jakiś czas. Pozwoliłem sobie wykorzystać skrzętnie. Fakt, że sam się pan przyznał. Ja się do tego przyznaję i jestem z tego dumny. Ale jak pan wie, 2 lata temu, gdy została wprowadzona ustawa pana ministra Szyszki, zostało tam wycięte niestety, co bolało wszystkich, mnie szczególnie, 4 hektary lasu. Gdzie? W Puszczy Białowieskiej? W Łebie, w obszarze też nadmorskim, czyli w pasie chronionym, czyli w Pozwolenie to się zdaje się w nocy odbywało i w ogóle pozwolenie? Wtedy... Nie, no to... właśnie pozwolenie tam rzekomo nie było. To jest też ciekawa sprawa. No, tam zdaje się miał stanąć hotel... Nie, to było inne. Jeszcze inna działeczka, to jest ale jeszcze tak samo smutne, Na szczęście to zdaje się taki potentat, jeśli chodzi o branżę hotelarską. Oczywiście, ale na szczęście poszedł gdzie indziej, powiedzmy. Natomiast chcę powiedzieć tak, że stało się to w obecności, w asyście i wiedzy i przytomności wszystkich urzędów. Prawda, gdzie, które w Łebie? No tak. Nie, no właśnie ponoć to się odbywało wtedy tak, że a to wie było pan, że ja tam piątek... mieszkam? Nie, panie senatorze, wiem. No natomiast więc z tego, co czytałem, bo to właśnie słowo pisane, tak? No to chociażby Onet pisał o tym, że to się odbywało w piątek po południu i kończyło się w poniedziałek rano. Czyli wtedy, kiedy urzędy nie pracowały. No nie, no oczywiście urzędy zadziałały wtedy. Tak, po że, fakcie, bo kiedy burmistrz... już była wycinka dokonana. Oczywiście, tak, nawet burmistrz zadziałał. Natomiast, tego, my też się mówię, ale nadzory. Ale on Tak, ja wiem, ja o tym wiem, że wycofaliście się, ale nie do końca, ale to nie ma znaczenia. Tylko mówię o czymś innym. Przepraszam, w innym jako właściciel, co prawda, małego ogródka, na którym rosną drzewka, mam prawo chyba decydować, czy to drzewko będzie rosło na moim ogródku, czy nie. No, nie ktoś mi je sadził. Jeżeli to drzewko upadnie, to ja tak za nie przecież odpowiadam. Tak jest. Ale tu mówimy o sytuacji w lasach, prawda? I to było regionalna dyrekcja. Do Puszczy Noteckiej. No tutaj rzeczywiście ta sytuacja wygląda na mocno taką skandaliczną. Raz, że wydano to zezwolenie. Być może nawet to w jakimś pośpiechu się działo, bo ta data jest dość symptomatyczna. Potem rozpoczęła się inwestycja i mamy tam również wypowiedź ekologa, jednego z obrońców Kornika Drukarza, który w miał sobie haratać Puszczę Białowieską jak chciał. Tak, temu na to pozwolił. Natomiast tutaj nie widział zagrożenia i zezwolił na inwestycję, czy pozytywnie zaopiniował inwestycje w obszarze Natura 2000. Gdyby ten ekolog przyznawał się do sympatii z PiS-em, myślę, że byłby po prostu już dzisiaj ćwiczony przez wszystkie liberalne media polskie i europejskie. I chyba się z tym pan zgodzi, panie senatorze, że w takiej rzeczywistości obłudnej żyjemy. No, nie, ja tu nie mówię o obłudzie. Ja tylko, czy Komisja Europejska powinna dziś zająć stanowisko w tej materii, czy nie? Czy państwo polskie samo na siebie powinno donieść wzorem wcześniejszych donosów, znaczy informacji płynących do komisji? Czy powinniśmy cierpliwie czekać i łudzić się, że może ktoś z ekologów się obudzi? Panie redaktorze, tu nie jest kwestia ekologów. Ani nie jest Komisji Europejskiej, bo nie ma takiej potrzeby. Panie senatorze, jest potrzeba. Ja już panu tłumaczę. Mamy minutę, ale muszę to wytłumaczyć. Wie pan, bo to jest tak. Ale pan próbuje tłumaczyć zamieszek. Rzeczy nie tak, jak należy. Nie. Tutaj powinniśmy posłuchać, jak zadziałają odpowiedzialne w Polsce za to urzędy. Czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Nadzór Budowlany. Urzędy 2 państwowe. Jeżeli one nie zadziałają i będą ukrywały jakieś nieprawidłowości, to wtedy się zastanowić, czy trzeba zadziałać. Zainterweniowała inna instytucja na 3 litery, którą PO chce zlikwidować sukcesywnie. Ale właśnie. Redaktorze, dlaczego pan miesza politykę tam, gdzie Ja mówię o CBA. Ale redaktorze, państwa, panie miesza politykę tam, gdzie powinniśmy pytać o funkcjonowanie urzędów.
urzędów. Czyli tak jak tutaj tych dwóch wspomniałem. Też jest no, służbą, ale się ja nie neguję tego. Tylko, państwowy. Że redaktor, jak pan zauważył, do tego użył od razu skrótu, który chce Platforma zlikwidować. To są różne sprawy, redaktorze. Proszę rzeczy nie mieszać, które nie mają, że tak powiem, właściwości w tej sprawie. Ale czy skłamałem, że Platforma chce likwidacji CBA? Oczywiście, że pan nie skłamał. Pan powiedział prawdę. Takie były zapowiedzi wypowiedziane ustami zobaczymy za rok, jak będziemy przejmowali władzę. Myślę, że władzę za rok nie będziecie przejmowali. No jak wybory są za rok. To jest zupełnie inny temat. No. Kazimierz Klejna, Artur Warzocha, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Słyszymy się ponownie po 17:00. I wszystkim słuchaczom. Przed nami serwisem.